Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 10. odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. Ostatnimi czasy widziałem też wiele negatywnych komentarzy dotyczących jakości nagrania z mikrofonu, jaki dotychczas używałem. Postanowiłem więc zainwestować w lepszy sprzęt, przez co mój głos może brzmieć troszeczkę inaczej. Mam nadzieję jednak, że ten zakup znacząco wpłynie na polepszenie jakości nagrań. To tyle z informacji, jakimi chciałem się z Wami podzielić i przechodząc już do wstępu. W dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć sprawę tajemniczego zaginięcia 23-letniego Adama Hołody, do którego doszło z 15 na 16 września 2012 roku. Adam był młodym człowiekiem o dobrym sercu, chętnie pomagał innym, miał przed sobą całe życie. Kto lub co mogło stać za jego tajemniczym zaginięciem? Kim był Adam Hołody? Był on mieszkańcem Kandyd. Jest to wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie bartoszyckim. Adam był szczupłym i wysportowanym mężczyzną o blond włosach i niebieskich oczach. Mierzył 1,93 m wzrostu przy wadze około 80 kg. W dniu zaginięcia w 2012 roku miał on 23 lata. Jedno ze zdjęć Adama możecie zobaczyć m.in. na okładce odcinka. Był on wrażliwym, chętnym do pomocy młodym człowiekiem o dobrym sercu. Zazwyczaj postrzegany był jako osoba dość skryta, choć przebywając w zaufanym towarzystwie wśród swoich znajomych otwierał się, nie stronił przy tym od żartów czy wygłupów. Potrafił zjednywać sobie ludzi i był przy tym lubiany. Znany był też ze swojej determinacji, miał swoje cele w życiu i dążył do ich realizacji. Jak to jednak często w życiu bywa, mimo młodego wieku, także w jego życiu wydarzyły się też bolesne, traumatyczne wydarzenia mające wpływ na jego charakter i psychikę. Jako dziecko, mając zaledwie 13 lat, stracił on ojca. Wychowała go więc samotnie jego matka Krystyna, pracując przy tym jako nauczycielka. Kolejne traumatyczne wydarzenie w życiu Adama nastąpiło w 2010 roku. Spowodował on wtedy wypadek samochodowy, w którym zginął jego przyjaciel Krzyś. To wydarzenie załamało Adama. Potrzebowało wielu miesięcy, aby móc się pozbierać, a gdyby nie wsparcie bliskich oraz jego dziewczyny Patrycji, trwać mogłoby to zapewne o wiele dłużej. Gdy udało mu się już stanąć na nogi, posłuchawszy rad swojej dziewczyny, Adam postanowił podjąć naukę w liceum uzupełniającym, w trybie dla dorosłych. A w sierpniu 2012 roku zaczął pracę jako załadunkowy w zakładzie meblowym Woodcraft w Górowie Ławeckim. Skoro omówiliśmy już opis Adama, przejdźmy zatem do czasu, w którym doszło do jego tajemniczego zaginięcia. W piątek 15 września 2012 roku przez zakład pracy, w którym pracował Adam, organizowane było spotkanie integracyjne. Choć początkowo Adam nie miał w planach udziału, niespodziewanie zmienił on decyzję i postanowił wybrać się na imprezę. Integracja odbywała się w Gruszynach, w gospodarstwie agroturystycznym Kamienne Kręgi. Z Kandyd do Gruszyn jest około 14 km. Wybierając się na imprezę, nie zabrał ze sobą dokumentów ani portfela. Jedynie sam telefon komórkowy i prawdopodobnie słuchawki. Gdy dotarł już na miejsce, spotkał się z kolegami z pracy i przebywał na imprezie do późnego wieczora, a około godziny 21 wysłał on jeszcze SMS-a do swojej dziewczyny. Godziny mijały, a gdy zbliżała się już północ, postanowił on wrócić do domu, do którego jednak nigdy nie dotarł. Gdy syn nie wrócił w sobotę do domu, wzbudziło to mój niepokój. Wcześniej mu się to nie zdarzało, ale znajomi stwierdzili, że jestem nadopiekuńcza. A Adam jest dorosły i pewnie dochodzi do siebie u kolegi z pracy, opowiadała mama Adama, Krystyna Hołody. Wraz z nastaniem niedzieli, brat Adama, Rafał Hołody, postanowił obdzwonić znajomych z zapytaniem o Adama, mając nadzieję, że ktoś wie, gdzie przebywa jego brat. Gdy nie przyniosło to skutku, rodzina Adama poprosiła jedną ze znajomych, by ta udała się na miejsce imprezy, aby poinformować gospodarzy o zaginięciu mężczyzny i wspólnie z nimi przeszukać okolice. Gdy i to nie dało rezultatu, postanowiono zgłosić zaginięcie na Komendę Powiatową Policji w Bartoszycach. Jeszcze tego samego wieczora rozpoczęto akcję poszukiwawczą z udziałem rodziny i gospodarzy imprezy. Jeszcze na początku akcji poszukiwawczej koordynujący i prowadzący ją funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach oznajmili, że będzie trwała ona aż do skutku. Policja współpracowała także ze strażakami, funkcjonariuszami Straży Granicznej i Straży Leśnej, a także z osobami prywatnymi. Podjęto szereg czynności poszukiwawczych przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu.
Sprawdzono m.in. teren oraz okolice gospodarstwa agroturystycznego, gdzie odbywała się impreza. Użyto także dwukrotnie psa tropiącego, lecz ten jednak po przejściu około kilometra zszedł z drogi i skierował się w pobliskie zarośla. Nie odnaleziono tam jednak zaginionego ani jego rzeczy. Do poszukiwań Adama dołączyli się również jego znajomi i przyjaciele, a także mieszkańcy Candid i okolicznej gminy. Pomocy udzieliły także lokalne władze i instytucje, które wspierały akcję poszukiwawczą. Skala poszukiwań była bardzo rozległa. Do przeszukania terenu wykorzystano również paralotnie i motolotnie, a także policyjny helikopter. Poza samym przeszukaniem okolicy zdecydowano się także na inne środki, takie jak media społecznościowe czy rozwieszenie plakatów. Do poszukiwań zaangażowano także grupę płetwonurków, którzy przeszukali szereg okolicznych zbiorników wodnych i stawów. Sprawdzono także wielokrotnie teren gospodarstwa agroturystycznego wraz z szeregiem szpitali i dworców. Policja dokładnie przesłuchała wszystkich uczestników imprezy integracyjnej, na której był Adam. Wszystkie zeznań były spójne. Sprawdzono także wszystkie numery, z którymi kontaktował się zaginiony w ostatnim czasie, a także dane tychże osób. Mimo wielu działań, nic jednak nie przyniosło oczekiwanego efektu. Kiedy wszystko zawiodło, zdecydowano się skorzystać z pomocy jasnowidza. Skierowano się w tym celu do chyba najsłynniejszego w Polsce jasnowidza, o którym mogliśmy usłyszeć także w poprzednich odcinkach. Oczywiście mowa o Krzysztofie Jackowskim. Mama Adama wraz z przyjaciółmi syna, Martyną i Damianem, wybrali się więc specjalnie do Człuchowa w celu odwiedzenia pana Krzysztofa. Dowiedziawszy się o poszukiwaniach Adama, jasnowidz stwierdził, że mężczyzna nie żyje, a na wydrukowanej mapce satelitarnej zaznaczył miejsca, gdzie mogą znajdować się zwłoki. Mapkę już następnego dnia przekazano na posterunek policji. Po otrzymaniu nowych wskazówek od jasnowidza, policja niezwłocznie przeszukała wskazane miejsca. Sprawdzono dwukrotnie rzekę Młynówkę wraz z terenem przyległym do tej rzeki, dna zbiorników wodnych, stawy hodowlane oraz rejon wokół stawów. Po opublikowaniu jednego z artykułów o zaginięciu, do rodziny Adama zgłosiła się także jasnowidz Maja Danilewicz. Zamieściła na swojej stronie opis zarówno swojej wizji, jak i wizji kilku innych jasnowidzów. Następnie przekazała nowe wskazówki policji. Wszystko jednak wskazywało bez zmian na to, że Adam nie żyje. Mimo zweryfikowania kolejnych wizji, wciąż nie przyniosło to żadnego rezultatu. Rodzina Adama zgłosiła jego zaginięcie również do znanej fundacji zajmującej się poszukiwaniem osób zaginionych. Fundacji Taka. Ciekawe jest to, że niedługo później, bo już 2 dni po zaginięciu Adama, w pobliskiej miejscowości o nazwie Braniewo, jest to miejscowość oddalona około 45 km od Candid, doszło do kolejnego zaginięcia. Zaginięcia Michała Stefańskiego. Był on w podobnym wieku co Adam i do jego zaginięcia doszło w podobnych okolicznościach. Choć policja nie połączyła tych spraw ze sobą, to we wspólnych poszukiwaniach połączyły się rodzina Adama i Michała. Postanowili zgłosić sprawy zaginięć do znanego programu telewizyjnego pod tytułem Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Dziewczyna Adama, Patrycja, zaproponowała również podjęcie współpracy ze stowarzyszeniem Bez Śladu, skutkiem czego było stworzenie 3-minutowego filmu na YouTube w polskiej i angielskiej wersji. Dzięki współpracy z wieloma organizacjami i mediami, rodzina Adama zdołała dotrzeć do olbrzymiej ilości osób. Mimo tego wciąż nie przyniosło to jakiegokolwiek rezultatu w poszukiwaniach. Adam był osobą bezkonfliktową, raczej nie miał wrogów. W trakcie jego poszukiwań nie pojawiły się również żadne niepokojące telefony czy groźby skierowane do rodziny. Nic nie wskazuje na to, co dokładnie mogłoby się stać z Adamem po powrocie z imprezy. W czerwcu 2016 roku pojawiła się fałszywa informacja o odnalezieniu ciała Adama. Przesłuchano więc osobę, która przekazała informację, wedle której Adam miał być widziany w Olsztynie. Zabezpieczono i sprawdzono nagrania z monitoringu wskazanych miejsc, lecz nie było na nich śladu po Adamie. Mimo tego, że wciąż Adama nie odnaleziono, to jego mama pozytywnie ocenia pracę policji i jej zaangażowanie. Jest także wdzięczna za pomoc ludzi zaangażowanych w poszukiwanie jej syna. Przechodząc już do podsumowania odcinka, Adama do dziś nie odnaleziono i wciąż jest uznawany za osobę zaginioną. Sam mam pewne osobiste podejrzenia co do jego zaginięcia. Moją pierwszą myślą po zapoznaniu się ze sprawą zaginięcia Adama jest to, że jedna z osób przebywających na imprezie może wiedzieć więcej na temat niż zezna policji.
Być może osoba ta mogła pójść niezauważona za Adamem, kiedy ten zwracał z imprezy, i zrobić mu krzywdę. Na przykład uderzeniem w głowę od tyłu, po czym przetransportować jego ciało w odległe miejsce samochodem. To tłumaczyłoby, dlaczego psy urwały trop niedaleko drogi głównej. Mogło być też tak, że doszło do wypadku samochodowego i osoba, która go spowodowała, przerażona tym, że zabiła człowieka, bojąc się kary, zdecydowała się sama pozbyć ciała. Ale są to tylko moje podejrzenia. Jak było w rzeczywistości, tego nie wiemy. Ale mam nadzieję, że z czasem prawda wyjdzie na jaw. Jeżeli ktoś z osób przesłuchujących odcinek wie cokolwiek na temat zaginięcia Adama, bardzo proszę o zgłoszenie tego na policję. Każda najmniejsza informacja może przybliżyć odnalezienie Adama i przynieść ulgę jego rodzinie. Z góry dziękuję. I tymi oto słowami dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję, słuchaczu, za twój poświęcony czas. Przypominam też, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Poza subskrypcją kanału na YouTube zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify, a także do dołączenia do grupy i polubienia podcastu na Facebooku. W ostatnich dniach założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!